to jest rozwiązywanie pewnego praktycznego problemu, który skądinąd jest ciekawy filozoficznie. To, co będę się starała zrobić, to właśnie pokazać rozwiązanie tego problemu, od razu zdradzę, że nie jest to zbytnio skuteczne rozwiązanie, ale to, że nie udaje się go rozwiązać do końca, to też jest kształcące i właśnie to traktuję jako wartość tego referatu. Znaczy zobaczymy, dlaczego tego problemu nie da się rozwiązać. Zgadzamy się, że gry ogólnie mogą porządkować ze względu na to, na ile na wynik takiej gry wpływa element losowy, a na ile wpływają na wynik takiego umiejętności. I na jednym końcu takiej skali takiego porządkowania, czy takie gry jak ruletka, czy po prostu rzut monetą, a na drugiej skali gry, które zwykle traktujemy jako gry oparte głównie o umiejętnościach, jak to szatki. Można sobie wyobrazić w ten sposób, że między tymi grami jest jak gdyby taka typami skrajnymi jest różnica między tym, ile los ingeruje w wynik gry, a ile umiejętności. Tak i gdzieś to się, tutaj jest maksymalna ingerencja. Maksymalna ingerencja losu, ona się stopniowo zmniejsza, tak aby jest maksymalna ingerencja umiejętności, tak ona się stopniowo zmniejsza. Gdzieś tu po środku powinna być równowaga, tak przynajmniej wygląda. W związku z tym powstaje naturalne pytanie, jakie własności powinna być gra, mieć gra, żeby być po tej stronie, to znaczy, żeby być taką grą, gdzie o wyniku bardziej rozwiązują umiejętności niż czas. To pytanie jest, znaczy to, żeby postawić takie pytanie, to ma bardzo ścisłą motywację praktyczną. Bierze to stąd, że w większości krajów, jeżeli mamy regulacje antyhazardowe, to one zawierają następującą definicję. Gra hazardowa to jest taka gra o wygrane pieniężne lub losowe, w których wynik w szczególności zależy od przypadku, tak? Od losowości. To jest cytat z polskiej antyhazardowej ustawy. Zakwalifikowanie danej gry jako gry hazardowej ma różne konsekwencje. W szczególności są to konsekwencje dotyczące ograniczenia tego, gdzie w taką grę można grać, można grać tylko w kasynie. I również tego, ile podatku trzeba zapłacić od wygranej z takiej gry. Tak? Więc to rzeczywiście jest jakoś tam istotne. Dlatego bardzo istotne jest sprecyzowanie zwrotu, co to znaczy, że wynik gry w szczególności zależy od. Są dwa typy rozstrzygnięć, co to tak naprawdę znaczy. Na przykład w Wielkiej Brytanii wystarcza, żeby jakikolwiek element gry był losowy, żeby grę można było zakwalifikować jako hazard. Czyli w szczególności hazardem są gry losowe, tak typu loteria, tam gdzie są czysto losowe, ale również gry mieszane, czyli takie gry, gdzie przeplata się element losowości i element umiejętności graczy. W związku z tym ta granica hazardu, jak widać, jest przesunięta bardzo daleko. Tak? Właściwie tylko takie gry czyste, oparte wyłącznie na umiejętnościach, nie są hazardem, a tutaj ten hazard, że tak powiem, obejmuje wszystkie inne gry. To jest zaskakująca konsekwencja, bo w szczególności gry, które byśmy umieścili gdzieś tutaj, tak? Jeżeli tylko zaczniemy grać w gry na pieniądze, to zgodnie z tą regulacją jest grą hazardową. Nie jest to chyba bardzo pożądana konsekwencja. W Stanach Zjednoczonych jest troszkę inaczej. Tutaj się mówi, że gra będzie hazardowa, jeżeli ten element losowy jest elementem dominującym, w sposób dominujący wpływa na wynik gry. I oczywiście w tym wypadku właśnie wracamy do tego naszego głównego pytania referatu, mianowicie jak zdefiniować to, że dominującym elementem jest element losowy, że to los w dominujący sposób wpływa na wynik gry. I chciałabym się powiedzieć, że tutaj jest jakaś taka granica pośrodku, że hazard to jest to, gdzie los ma dominujący wpływ, a tutaj mamy gry oparte na umiejętności. Tak? I oczywiście problem, jak tą granicę wyznaczyć. I to tak naprawdę, dlaczego ten spór jest taki praktyczny i dlaczego on jest ważny z praktycznego punktu widzenia, to to, że spór toczy się o to, czy poker, szczególnie w takich odmianach, który jest najbardziej popularną hazardową grą na świecie, jest po jednej czy po drugiej stronie. Tak? Czy poker jest grą hazardową, dlatego że tak naprawdę na wyniki w pokerze bardziej wpływa losowość, tak? Czy poker jest grą umiejętności, bo tak naprawdę to, jaki będzie wynik, zależy od umiejętności. I oczywiście, jak Państwo się domyślają, rozstrzygnięcie po której stronie ma kolosalne konsekwencje ekonomiczne. Tak? Znaczy zarówno monopolu państwa na obsługę pokera, jak i oczywiście podatku. Tak? Czyli to jest pytanie praktycznie bardzo, bardzo istotne. Przed sądami w Stanach Zjednoczonych toczą się o to spory. To znaczy, to jest tak, że to pytanie nie jest rozstrzygnięte. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy poker jest grą umiejętności, czy grą losową. I to, że takie spory się toczą, no to jakby świadczy o tym, że warto się tym zająć, tak? No bo nie wiadomo, tak? Warto byłoby rozstrzygnąć, co to naprawdę jest. I co ciekawe, w niektórych stanach się rozstrzyga, że poker jest grą losową, jest w związku z tym grą hazardową, a w
inne kraje, w innych stanach, w Stanach Zjednoczonych rozstrzygnia się, że jednak jest drogi, na przykład nie jest hazard. Co ciekawe, również poker nie jest hazardem w Austrii, Izraelu i Rosji. Tak? Tam w tych krajach uważa się, że większy wpływ na wynik pokerze mają umiejętności graczy niż tak? Czyli to pokazuje, gdyby, że nie wiadomo, jak to jest. Prawda? W związku z tym no, chciałbym się wymyślić jakąś metodę, żeby to rozstrzygać. Oprócz tego, że to jest praktyczne pytanie, to moim zdaniem ono ma też bardzo silne takie motywacje filozoficzne, warto je zadać, dlatego że tak naprawdę możemy się zastanawiać, w jaki sposób w ogóle opisujemy wpływ losowości na nasze decyzje, tak? Jak mierzyć ten czynnik losowy, tak? Jaką formalną aparaturę wziąć, żeby ten czynnik losowy mierzyć i to, co jest ciekawe i co jest w tym referacie szczególnie będzie poruszone, jak się definiuje umiejętności, które mogą decydować o wygranej w grze losowej. No i zobaczmy, jakie są możliwe metody rozstrzygania tego problemu. Są trzy, można się po prostu spytać graczy, co oni sądzą, czy raczej to umiejętności decydują, czy los. Można popatrzeć gdyby na grę od wewnątrz, to znaczy zobaczyć, jakie są reguły tej gry, jakie mechanizmy są w tej grze, tak? Czyli jakby spojrzeć z takiego teoriowego punktu widzenia na taką grę. A można też patrzeć z zewnątrz, czyli analizować wyniki, jakie gracze osiągają w danej grze. Tak, przyjrzyjmy się każdemu z tych trzech metod. Oczywiście metoda A, odwołanie się do intuicji graczy w przypadku gier, szczególnie tych ze środka, czyli leżących tak między tą linią demarkacyjną, są słabe, dlatego że najczęściej gracze uważają, że jak wygrywają, to dzięki umiejętnościom, a przegrywają, to dlatego, że mają pecha. Tak? W związku z tym, w zależności od tego, kto jak gdyby jest na jakim etapie, to będzie twierdził, że to jest albo gra umiejętności, albo gra przypadku. Ciekawe jest to, że sąd amerykański na takich deklaracjach się opierają, to znaczy wysyłają, że tak powiem, biegłego, który gra sobie w takiego pokera i mówi, no nie, to jest gra losowa, tak? Przegrywam, to jest gra losowa, powinno się uznać. Wydaje się, że to nie jest dobre podejście i to, co byśmy chcieli, to chcielibyśmy mieć taką jakiś sposób obiektywny mierzenia, taką obiektywną miarę, czy gra jest losowa, czy gra jest otwarta. No. Tak? No to w związku z tym przeanalizujmy reguły gry, czyli pokażmy na tą grę od wewnątrz. I tutaj dla prostszych gier, czyli takich różnych specyficznych wariantów pokera, czy dla Belczeka, mamy teorię gier, która w pewnym sensie potrafi to ocenić. Tak? Tutaj pokażę, jakie są klasyczne prace. Tak? Dla pokera szukanie optymalnej strategii to jest w szczególności von Neumann, klasyczna książka Nash i Kuhn, to nie jest ten Kuhn, tylko inny Kuhn, ale też tutaj zajmujący się pokerem. Strategia optymalna dla Belczeka była wymyślona najpierw w 1956 roku, a potem dla Belczeka rzeczywiście najlepsza w 1961 roku. Tak? To, że w ogóle istnieją strategie lepsze i gorsze, że gracz może między tymi strategiami wybierać, to tak naprawdę świadczy o tym, że gra przynajmniej częściowo zawiera element umiejętności. Tak? Bo ja mogę wybrać taką bądź inną strategię i to jakoś wpływa zgodnie z teorią gier na metyli. Z teoretycznego punktu widzenia możemy te różne strategie utożsamiać jak gdyby z typami graczy. Tak? Wyobraźmy sobie, jakie są teoretycznie możliwe typy graczy. Może być tak zwany gracz maksymalny, czyli taki, który gra absolutnie najlepiej, jak to można sobie wyobrazić, w sensie wygrywa najwięcej, ile się da. Tak? Proszę zobaczyć, że to niekoniecznie jest to samo, co gracz optymalny w sensie równowagi Nasha, tak? Bo optymalny według Nasha on jakby minimalizuje możliwą przegraną, tak? A nie maksymalizuje wygraną. Oczywiście możemy mieć też gracza losowego, który podejmuje wspólnie losową decyzję. I to, co też nas będzie interesowało, to grać taki najgorszy. Znaczy taki, który gra po prostu najgorszą możliwą strategię. Tak? I w pewnym sensie istotne będzie dla nas porównanie tego gracza z tym graczem. Tak? To są jakby skrajne stanowiska. Proszę zobaczyć tego, że to można teoretycznie brać, bo one odpowiadają pewnego typu teoretycznym strategiom tak? Przy bardziej skomplikowanych grach to niestety nie działa. Dla zwykłego pokera nie da się zrobić takiego sekwencyjnego opisu tej gry, tak, drzewka, który pokazuje, jak należy optymalnie grać. Co po prostu nie działa. Jedyne, co możemy zrobić dla pokera, to tak naprawdę możemy analizować wyniki graczy w realnych sytuacjach. I tutaj materiał jest olbrzymi, oczywiście są, mówi się, pokera gra na platformach, w związku z tym jest mnóstwo dostępu do wyników, można też oczywiście żywe wyniki analizować. I to, co się robi, to się ustala ranking graczy, to znaczy próbuje się w jakiś sposób mierzyć siłę gry graczy. Ranking jakby ma być odpowiednikiem miar umiejętności, oznaczam przez R od G i ranking gracza I. I to, co jest istotne, to, że wiedząc, jakie rankingi mają gracze, możemy przewidzieć, podać prawdopodobieństwo wygranej, tak? Zwykle to się podczas takiego wzoru, to jest specyficzny wzór akurat dla szachów, ale ten ranking tego rodzaju obowiązuje również dla tenisa, dla go i dla wielu gier komputerowych również. Także to się absolutnie stosuje, tak?
Proszę zobaczyć, że jeśli różnica między graczami w rankingu jest 0, to prawdopodobieństwo jest 1/2, że któryś z nich wygra. Jeżeli jest 120 punktów, to już jest 0,66, tak? Jeżeli jest 800 punktów, to już to prawdopodobieństwo jest 0,99, czy lepszy. Tak? W związku z tym, podobnie jak przy teoretycznym przypadku, możemy wyróżnić gracza maksymalnego, czyli takiego, który daną grę ma najwyższe ranking, i takiego, który daną grę ma najmniejsze ranking, czyli możemy jakoś to skomplikować. Tak? Żeby dobrze opisywać ten element losowy, to jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że tak naprawdę oni wygrywają bądź przegrywają w pewnych określonych sytuacjach, czyli tak naprawdę będziemy to opisywać w ten sposób, że gracz jeden wygrywa w sytuacji S z graczem drugim. Tak? I teraz dzięki tym temperaturze możemy powiedzieć, że to jest gra czysto losowa. To jest taka gra, że jakąkolwiek weźmiemy sytuację i jakikolwiek weźmiemy graczy, to zawsze wartość oczekiwana jest pół, tak? Znaczy prawdopodobnie jest 1/2, że to jest nie wygra. Jeżeli jest wyłącznie oparte na umiejętnościach, to jakąkolwiek weźmiemy sytuację, to zawsze znajdziemy graczy, że ten jest na tyle lepszy od tego, że na pewno wygra. Tak? Bo to umiejętności, że jakby pokrywają te elementy losowe, tak? Jeśli zabiera element losowy, no to odpowiednio z kwalifikatorem. Jest sytuacja, w której wartość graczy nie ma znaczenia, tak? A zawiera element umiejętności, to znaczy jest sytuacja, w której wartość graczy ma znaczenie. Tak? Znaczy, że na pewno różnicę rankingu to pokrywają tak jakby to element. Tak? No i teraz ta nasza pierwotna skala może być przedstawiona w taki sposób, że przy rzucie monetą to tak naprawdę wszystkie rankingi są równe, gracze są dokładnie tacy sami, więc nie odróżniają, nie ma strategii lepszych i gorszych. Natomiast w szachach oczywiście są duże różnice rankingu. Zapisując to jeszcze inaczej, to znaczy prawdopodobieństwo w każdej sytuacji, że gracz jeden wygra, drugi to jest 0,5, natomiast tutaj w pewnych sytuacjach przynajmniej, przepraszam, w każdej sytuacji jest tak, że istnieją pewni gracze, dla których tak jest i to oczywiście by się pojawiał ten nasz maksymalny i minimalny, bo tak naprawdę to maksymalny w każdej sytuacji wygra z minimalnym, tak? To jest, między nimi jest na tyle duża różnica umiejętności, że to zapewnia w każdej sytuacji wygraną. W związku z tym powstaje naturalny pomysł pomiaru wpływu umiejętności, mianowicie w pewnym sensie proszę zobaczyć, patrzymy, ile jest sytuacji takich, gdzie umiejętności nie mają znaczenia, a ile jest sytuacji takich, gdzie to dąży do zera. Tak? Tutaj jest, właściwie nie ma sytuacji, w których umiejętności nie mają znaczenia w grach czysto umiejętnościowych. Tak? Czyli spada ilość sytuacji, które przezwyciężają umiejętności graczy, gdzieś powinien być w środku. Tak? Czyli szacujemy procent sytuacji, w których gracz maksymalny wygra w graczy minimalny. Tak? Czyli w takich, w których umiejętności rozstrzygają wynik gry i równowaga między wpływem losu i wpływem umiejętności na wynik gry będzie wtedy, kiedy tyle w takiej samej ilości sytuacji gracz lepszy wygra z graczem gorszym i gracz lepszy, jak gdyby różnica umiejętności nie będzie miała znaczenia. Tak? To dosyć intuicyjne się wydaje. Tak? Jeżeli tak zaczniemy mierzyć wpływ umiejętności na wynik gry, to okazuje się Wam, że... naturalny pomysł z tym związany. Można sobie wyobrazić grę, która tak mierzona będzie stała dokładnie po środku na tej naszej linii. Proszę zobaczyć, to będzie taka śmieszna gra, kombinacja szachów i rzutu monetą. Mianowicie, najpierw rzucą monetą i jak wypadnie orzeł, to gram w szachach. Jak wypadnie reszta, to rzucą monetą i wygrywa ten, dla kogo wypadnie orzeł. Tak? Czyli to jest tak, jeżeli weźmiemy gracza maksymalnego z minimalnym, to prawdopodobieństwo, że on wygra, jest 1, jeżeli grają w szachy. Natomiast jeżeli grają w monetę, to prawdopodobieństwo jest 1/2. Można sobie wyobrazić w tabelce w takiej postaci, że najlepszy gra z najgorszym. Jak grają w szachy, to prawdopodobieństwo jest 1, jak grają w monetę, to prawdopodobieństwo jest 0,5. Tak? W związku z tym wartość oczekiwana w wyniku jest 0,75. Tak? Jeżeli uznamy, że to jest dobry przykład gry stojącej tutaj po środku, to wyznacza pewną punkt graniczny. Tak? Można powiedzieć tak, że uznajemy 0,75 za graniczną wartość oczekiwaną w wyniku gry, która będzie grą umiejętności. Tak? Każda gra, w której wartość oczekiwana wygranej będzie najlepszego, najgorsza, będzie mniejsza niż 0,75, to powiemy, że ona stoi tutaj. Tak? I posługując się tą miarą, poker jest grą losową, znaczy jest po tej stronie, dokładnie w tym miejscu, bo policzono, że przy tej charakterystyce to tak jakby się grało w pokera, poker to tak jakby się grało w szachy w ten sposób, że z prawdopodobieństwem 1/4 gram w szachach, a z prawdopodobieństwem 3/4 rzucam monetę. Tak? To jest no, mniej więcej. Tak? Pytanie jest takie, czy to jest dobre, czy takie podejście jest dobre. No i teraz można się nad tym zastanawiać i spróbujmy się zastanowić, czy takie podejście jest dobre, szczególnie oczywiście w przypadku pokera, ale w przypadku wielu gier, gdzie tak naprawdę istotne jest nie tylko to, jaki jest element losowości, ale również jakie my obstawiamy stawki, to znaczy jak my reagujemy, mówiąc trochę metaforycznie, na tą losowość. Wróćmy do tej naszej gry.
grały w szachy moneta. Jeśli wypadł orzeł, to ja wiem, że za chwilę będę grać w szachy. Tak? W związku z tym, co robię? Stawiam maksymalną stawkę na to, że wygram. Tak? Natomiast jeśli ja wiem, że wypadła reszta, to wiem, że za chwilę będę grała w szachy monetą, w związku z tym stawiam minimalną stawkę na to, że wygram. Tak? I jeżeli tak na to popatrzę, to ta gra wygląda w ten sposób. Gra najgorsza w najlepszym. Tak? I teraz tak, może grać albo w szachy, albo w monetę. Jeżeli on gra w szachy, to postawi wszystko, co ma na to, że wygra. Tak? Bo zakładam, że prawdopodobieństwo jego wygrania ma się jeden. Tak? Natomiast jeżeli zobaczą, że gra w monetę, to postawi minimalną dopuszczalną stawkę. Tak? W związku z tym wartość oczekiwana nie w wyniku, tylko wygranej, którą osiąga, jest taka. To się wydaje może nie tak dużo, tak? Ale proszę zobaczyć, że to jest 50% jego kapitału. To znaczy on za każdym razem, jak mu się uda zagrać w szachy, to wygrywa 50% kapitału, a w rzucie monetą właściwie nic, prawie nic nie traci, tak? W długiej perspektywie nic nie traci. W związku z tym widać, że tutaj to jest zdecydowanie gra, którą chcielibyśmy grać, tak? Jeżeli ktoś, że tak powiem, w połowie gier może podwoić swój kapitał, to jest po prostu rewelacyjna gra, tak? A wreszcie nie traci, tak? Tak? I proszę zobaczyć, to, co jest tutaj istotne, to to, że jeżeli ja tak zdefiniuję problem wygrywania w grę, to tak naprawdę umiejętność, która jest istotna, to jest umiejętność gry w szachy, bo ona mi zapewnia tutaj jedynkę, ale druga rzecz to jest umiejętność maksymalizowania zysków w sytuacji sprzyjającej, czyli rzeczywiście postawienia wtedy 100 i minimalizowania strat w sytuacji niesprzyjającej, czyli postawienia tutaj jedynkę. Tak? Popatrzmy na ten problem szerzej, weźmy grę o następujące charakterystyki. Wyobraźmy sobie, że jak gdyby te losowe elementy sprowadzają się do tego, że mamy sytuację trzech rodzajów. Sytuacja A dopadnie z prawdopodobieństwem 0,2, sytuacja B 0,3, a sytuacja C z prawdopodobieństwem 0,5. Jeżeli trafię na tą sytuację, jestem graczem maksymalnym, to na pewno wygram. Tak? Jeżeli trafię na tą sytuację, to wygram z prawdopodobieństwem 0,6. Czyli widać, że moje umiejętności są takie, że one przeważają elementy losowe, ale nie dużo. Tak? Jeżeli natomiast trafię na tą sytuację, to prawdopodobieństwo wygranie jest takie. Tak? Co ja robię? Ja w przypadku tym stawiam maksymalnie, w tym przypadku stawiam 20, a w tym przypadku stawiam 1. Tak? I dostaję wartość oczekiwaną wygranej, wysokości wygranej tak. Z czego tak naprawdę tutaj korzystać? Z jakich umiejętności? Tak naprawdę są istotne tutaj trzy typy umiejętności. Pierwsze to są takie, które zwiększają szanse na wygraną w niektórych sytuacjach. Tak? Tutaj mam umiejętności, dzięki którym tu wygrywam na pewno, a tu wygrałam prawdopodobieństwem 0,6. Okej. Okay. Tyle mierzy ta gra w szachy monety. Ale mam też umiejętność rozpoznawania, w jakiej jestem sytuacji, tak? Czy ja jestem w sytuacji tej, gdzie mam postawić wszystko, czy jestem w sytuacji tej, gdzie mam postawić pewną kwotę, czy w sytuacji tej, gdzie mam minimalizować wszystko, tak? I trzecia rzecz to jest umiejętność dobrania odpowiedniej stawki. Dlaczego tu postawiamy 20, tak? To tak naprawdę reguluje tak zwane kryterium Kellego, tak? No mówi tyle, no jeżeli masz zakład wartościowy, to jaką frakcję swojego kapitału na ten zakład postawisz, tak? I to kryterium Kellego tak naprawdę maksymalizuje zysk przy minimalizowaniu ryzyka bankructwa. Tak? Czyli mam trzy typy umiejętności. Zwiększające szanse na wygraną, rozpoznawania sytuacji i jak już rozpoznam, to odpowiedniego obstawiania tej sytuacji. Tak? Dzięki temu, że tak powiem, ja wiem, w której jestem i wiem, co dokładnie postawić. Tak? Oczywiście taka gra, ta z poprzedniego slajdu, nie spełnia tego warunku, który definiowana gra szachy moneta, tak? Znaczy nie, jest, ma wartość oczekiwaną w wyniku, a nie wartości wygranej 0,65, czyli jest poniżej tego 0,75, które ta gra szachy moneta wyznaczała jako cezurę między grą umiejętności a grą losową. Natomiast wykorzystywane tej umiejętności po prostu nie dają się w takiej grze przedstawić. Ta gra tylko liczy ilość sytuacji, tak? Ilość w pewnym sensie, ile razy ja wygram, a nie ile ja wygram. Tak? Nie liczy stawki wygranej, ale liczy ilość wygranych. Tak? To zgodnie z powiedzeniem, to nie chodzi o to, żeby wygrać poszczególne bitwy, potyczki, chodzi o to, żeby wygrać wojnę tak naprawdę. Tak? To jest istotne. Tak? W pokerze nie jest ważne, ile razy wygramy, ale jaką kwotę wygramy. Tak? Wszystkie umiejętności, które mają wpływ na to, jaką kwotę wygramy, powinny być brane pod uwagę przy ocenie relacji umiejętności los versus umiejętności. Tak? Znaczy, czy grę traktuje analogo. Tak, i wnioski. Wnioski praktyczne. No, trochę są słabe, tak? To kryterium, które zostało zaproponowane, szachy moneta, tak? Ustawianie, że tak powiem, środka wyliczania, czy jakaś gra jest powyżej tego środka, czy poniżej, jest po prostu kryterium słabe w sytuacji, kiedy liczymy nie, czy ktoś ile razy wygrał, ale ile wygrał, tak? Jak mi podobał. W związku z tym
nawet nie wiem, czy poker jest grą hazardową, czy nie jest hazardową, to te spory, że tak powiem, wcale się w ten sposób nie zakończyły. Ja nic, przynajmniej na razie nie wniosłam. Z filozoficznego punktu widzenia, to co wydaje mi się istotne, to jest to, że przy zmaganiu się z losem tak naprawdę mamy różne typy umiejętności. Po pierwsze, wygrywania konkretnych sytuacji. Także mamy umiejętności, które pozwolą w danej sytuacji maksymalizować naszą, po prostu wygrać, tak? Czy zwiększyć szansę na wygraną. Po drugie, mamy umiejętność odróżniania sytuacji, w których możemy wygrać, tak? Od sytuacji, w których nie możemy wygrać. Tak? A po trzecie, mamy umiejętność dobierania optymalnego poziomu naszego zaangażowania w typ sytuacji, w zależności od tego, jakie jest prawdopodobieństwo. Tak? I to są umiejętności tak naprawdę z trzech różnych poziomów. I o ile, tak powiem, do początku było trudno w ogóle mierzyć wpływ umiejętności na losowość, tak? To się człowiek też tak rozbije, tak? Ale to wydaje mi się, że to jest istotne rozbicie, tak? To jest jeszcze gorzej. Tak? To jest